Rozdział dziesiąty Cytat. Jednego jednak brak ci jeszcze. Odejdź więc teraz. Sprzedaj, co masz, i wspomóż ubogich braci w wierze, a zgromadzisz sobie skarb w niebiosach. Potem wróć i pójdź razem ze mną. Ewangelia Marka, rozdział 10, werset 21. Wkrótce potem Henryk Maxwell wraz z przyjaciółmi przyjechał do Chicago. Biskup zorganizował specjalne spotkanie, w którym wzięli udział ludzie ze społecznego marginesu i nędzarze. Ludzie, którzy utracili wiarę w Boga, a także bezrobotni, anarchiści oraz najgorsze szumowiny z miasta. Na tym spotkaniu pojawili się także Maxwell, Rachela. Virginia, Rollin, Powers i Marsh. Duch Święty ogarniał to wielkie, samolubne, grzeszne miasto. Mężczyźni i kobiety, wchodząc na spotkanie, czytali motto osady znajdujące się nad drzwiami. Co by zrobił Jezus? Na widok tego napisu Henryka Maxwella ogarnęło silne wzruszenie, gdyż przypominał sobie obdartego młodego człowieka, pod którego wpływem po raz pierwszy zadał sobie to pytanie na porannym nabożeństwie w kościele w Raymond. Czy jego marzenie o rozszerzeniu ruchu prawdziwego uczniostwa ma szansę się spełnić? Czy to, co zaczęło się w Raymond obejmie cały kraj? Przyjechał do Chicago ze swymi przyjaciółmi, częściowo dlatego, by zobaczyć, czy duże miasto odpowie na to wezwanie do naśladowania Chrystusa za chwilę miał przemówić do zgromadzonego tłumu od czasu kiedy pierwszy raz przemawiał do robotników nabrał spokoju i pewności siebie ale podobnie jak wtedy teraz także prosił boga o pomoc czuł że to spotkanie pomoże mu znaleźć odpowiedź na jego ustawiczne pytanie co by zrobił jezus gdy patrzył w oczy mężczyzn i kobiet którzy od lat byli wrogami kościoła chrystusa jego serce zawołało Mistrzu, naucz nas, jak podążać za tobą. Czy kościół w mieście zechce naśladować Jezusa? Czy zechce przyjąć ból i cierpienie? O miasto, nie zasmucaj ducha Bożego, gdyż tylko on może sprawić, że ten świat będzie lepszy. O czym miał mówić? Już zdecydował. Przemawiał najprostszym językiem, na jaki było go stać. Wspominał o niektórych skutkach posłuszeństwa, jakie wynikało z przyrzeczenia złożonego w Rejmont. Każdy z obecnych słyszał coś o Jezusie Chrystusie. Wszyscy mieli jakieś pojęcie o jego osobie i choć zachowali dystans wobec form religijnych, to jednak wiedzieli, co tak naprawdę jest dobre i prawdziwe. Maxwell zaczął poruszać w swoich kazaniach także niektóre zagadnienia społeczne. Parafianie słuchali go z szacunkiem. Co więcej, wielu zdradzało żywe zainteresowanie. Co by zrobił Jezus? Jak wyglądałby świat, gdyby to pytanie zadawali sobie biznesmeni, politycy, dziennikarze, robotnicy, arystokraci? Jednym z głównych problemów współczesnego świata jest niewyobrażalna chciwość i egoizm. Gdyby ludzie naśladowali Jezusa, który przeciwstawiał się takim postawom, Gdyby podążali za nim bez względu na możliwe koszty i konsekwencje, świat zmieniłby się nie do poznania. Wielu ludzi nazywa samych siebie chrześcijanami. Przyznają się do Boga, ale nie znaczy to, że Bóg przyzna się do nich. W obliczu Najwyższego to, co sami o sobie mówimy, nie ma najmniejszego znaczenia. Bóg bowiem nie oczekuje gadaniny, ale głębokiej osobistej przemiany, porzucenia grzechu i odnowionego, przemienionego życia. Z powodu lenistwa, chciwości i egoizmu stworzyliśmy model religijny, który nie ma nic wspólnego z nauczaniem Chrystusa. Wielu z nas, którzy dziś wołamy: Panie, panie, usłyszy bowiem od Niego: Nigdy nie miałem z Wami nic wspólnego. Idźcie precz ode mnie wy, którzy dopuszczaliście się nieprawości. Czy jesteśmy gotowi wziąć swój krzyż? Czy możemy szczerze zaśpiewać? Chryste, wziąłem swój krzyż, aby rzucić wszystko i pójść za Tobą. Kiedy to wyznanie będzie prawdą, wówczas będziemy mogli nazywać się Jego uczniami. Lecz jeśli nasze chrześcijaństwo polega tylko na udziale w nabożeństwach, lub na jakiejś dobroczynności, która nas niewiele kosztuje, jeśli w naszym życiu dążymy do zbijania majątku, zaspokajania własnych pożądań i spędzania czasu w miłym towarzystwie, to nie podążamy za mistrzem. Unikając kosztów, lub przyjmowania cierpienia w imię prawdy, unikamy naśladowania Chrystusa który na krzyżu obciążony naszymi grzechami zawołał w rozpaczy Ojcze, dlaczego odsunąłeś się ode mnie? Tam właśnie oddał on swe życie za nas, zapłacił najwyższą cenę za nasze zbawienie, czyli za uwolnienie nas z mocy grzechu. Czy jesteśmy gotowi, aby stać się prawdziwymi uczniami? Czy jesteśmy gotowi zrewidować nasze rozumienie chrześcijaństwa? Cóż to znaczy być chrześcijaninem? Czy nie to, by naśladować Chrystusa, postępować tak, jak on by postępował? Taka właśnie postawa jest podążaniem jego śladami. Gdy Henryk Maxwell skończył swe kazanie, spojrzał na słuchaczy w taki sposób, iż to spojrzenie wryło się w ich pamięć, chociaż w tejże chwili jeszcze nie rozumieli go w pełni. Przez całe lata byli przecież chrześcijanami. Jedynie z nazwy. Zapanowało uroczyste milczenie. Zgromadzeni uświadomili sobie obecność Ducha Świętego. Wezwanie do naśladowania Chrystusa zdawało się wisieć w powietrzu. Lecz tym razem Maxwell go nie postawił. Czekał na reakcję ludzi. Zakończył nabożeństwo wzruszającą modlitwą. Każdy jego uczestnik natychmiast odczuł Bożą obecność tuż obok siebie. Zgromadzeni z wolna, poczęli wstawać ze swoich miejsc. Ludzie sami z siebie zaczęli podchodzić do kaznodziei, aby zamienić z nim kilka słów. Spontanicznie składali osobiste obietnice naśladowania Jezusa Chrystusa. Było to coś samorzutnego, wynikającego z ich poruszonego wnętrza. Maxwell był wzruszony do głębi. Ale czyż nie o coś takiego właśnie się modlił? Była to odpowiedź, która przeszła jego najśmielsze oczekiwania. Potem odbyło się spotkanie modlitewne. Duch Święty wlewał w serca ludzi niezwykłą radość. Jego obecność była odczuwalna pośród zebranych. Był to pamiętny dzień w historii tej parafii, a także w historii życia Henryka Maxwella. Wieczorem po godzinie spędzonej na rozmowie z biskupem i doktorem Brusem, którzy wespół z nim cieszyli się wydarzeniami minionego dnia, usiadłby raz jeszcze przemyśleć to, czego doświadczył jako uczeń Chrystusa. Ukląkł do modlitwy, a wówczas w jego sercu pojawiła się wizja tego, jak wyglądałby świat, gdyby prawdziwe uczniostwo chrystusowe utorowało sobie drogę do sumień i świadomości chrześcijan. Widział siebie, jak wraca do kościoła w Raymond i prowadzi proste, oddane Bogu życie. Widział, jak może nieść pomoc potrzebującym. Docierała do niego także świadomość, że jego postawa przyniesie mu więcej cierpienia i prześladowań wskutek opozycji ze strony środowisk ludzi bardzo religijnych. Dla nich jego wykładnia nauki Chrystusa była nie do przyjęcia. Jednak przez cały czas słyszał słowa: cytat. Wystarczy ci mojej łaski. Zobaczył Rachelę Winslow i Virginię Page, które, nie oglądając się na nic, kontynuowały swoją pracę wśród ubogich. Widział Rachelę jako żonę Rollina Pejża. Oboje gorliwie naśladowali Jezusa. Głos Racheli rozlegał się w domach biedaków pośród rozpaczy i grzechu, przyciągając do Boga pogubionych ludzi. Był w tej wizji Marsz, dyrektor kolegium, który miał coraz większy wpływ na miasto, z wielkim zapałem zachęcał wszystkich, aby naśladowali Chrystusa i Aleksander Powers, który dzielnie znosił kolejne bolesne doświadczenia żona odeszła od niego, przyjaciele się odsunęli, stracił majątek i pozycję społeczną, a pomimo tego wiernie służył Bogu. W tej służbie pozyskał całe grono nowych przyjaciół. Podobnie Milton Wright, biznesmen, który na skutek fatalnego zbiegu okoliczności, poniósł wielką porażkę, musiał także szukać sobie nowego zajęcia. Widział Edwarda Normana, redaktora wiadomości codziennych, któremu udało się pozyskać wielu czytelników. Miał coraz większy wpływ na to, co się dzieje w kraju. Gazetę wciąż prowadzili dziennikarze, szczerze naśladujący Chrystusa. Pojawił się tam także Jasper Chase, który zaparł się mistrza i prowadził chłodne, cyniczne życie. Zarabiał ogromne pieniądze, pisząc książki cieszące się wielkim powodzeniem, lecz każda z nich ukazywała tkwiący w nim, korzeń goryczy, jaki rozrastał się w jego sercu. Widział Różę Sterling, żyjącą przez lata na koszt ciotki i Felicji, by w końcu zgodzić się na małżeństwo ze starszym od siebie bogaczem, którego nie kochała. Zobaczył Felicję i Stefana, pełnych entuzjazmu, razem służących Bogu. Widział wielu przemienionych, narodzonych z Bożego Ducha, ludzi, którzy w swojej codzienności byli wierni Jezusowi Chrystusowi. Czy Kościół Jezusa Chrystusa w mieście i w całym kraju zechce naśladować Mistrza? Czy ruch, który powstał w Reymond, ograniczy się do kilku kościołów, by zgasnąć niczym zjawisko o lokalnym jedynie znaczeniu? Zdawało mu się, że widzi ludzi na całym świecie, otwierających swe serca i gotowych na uświęcenie swojego życia, z powodu Jezusa. Zdawało mu się, że widzi motto, co by zrobił Jezus? Umieszczone nad drzwiami każdego kościoła i wypisane w sercu każdego wierzącego. Potem w jego duszy pojawił się obraz młodzieży, która rezygnując z kuszącej oferty świata, decydowała się na prawdziwe pójście za Chrystusem. W końcu ujrzał postać syna Bożego. Gdzieś z oddali dobiegały go głosy niezliczonych zastępów potężnych aniołów, jednoczących się w cudownych, porywających pieśniach, a były one niezwykłe, podniosłe, grzmiące, a jednocześnie łagodne i tchniące pokojem. Chrystus stał na szczycie wielkich schodów. O tak, Mistrzu, wyszeptał. Ześlij swojemu ludowi światło i prawdę. Pomóż nam iść za tobą przez całe nasze życie. Koniec.